Witam Państwa. Dzisiaj pokażę Państwu, jak wygląda Joomla 3.0 Alpha 2 od zaplecza. Uwaga, spolszczymy tą Joomlę 3.0 Alpha 2, więc będziemy mogli troszeczkę poczytać po polsku komunikaty i takie inne rzeczy. Przypominam, że jest to wersja alfa, czyli wersja bardziej do testowania, przeglądania i sprawdzania niż do tworzenia stron. Choć zdarzają się przypadki, że na alfie stawiamy strony, ale nie polecam tego. Jak już sobie pobierzemy tą wersję alfa z oficjalnej strony, czyli tutaj, klik here to download, pyk. No i to sobie pobieramy, zapisujemy sobie gdzieś na dysku, pobieramy sobie ten pliczek, zapisujemy go na dysku i transportujemy go na serwer. O tym, jak to zrobić, pokazywałem w innych odcinkach, więc żeby nie przedłużać, nie będę pokazywał. Kolejny raz. No i tutaj sobie mamy już na serwerze ten nasz pliczek. Logujemy się przez Direct Admin. Joomla troszeczkę urosła w wersji 3.0, troszeczkę. Więc klikamy tutaj wypakuj, aby nie wysyłać pojedynczo wszystkich plików. No i klikamy rozpakuj. No i mam już w tym momencie Joomlę rozpakowaną. Teraz trzeba ją tylko zainstalować. Na początku chciałem Państwu pokazać bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie ustawiłem pewne parametry serwera w ten sposób, aby nie przeszła instalacja. Wpisujemy adres naszej domeny, tak jak zwykle. I od razu jawi nam się zupełnie nowy ekran instalatora. Nie mamy już informacji, ile kroków jest tutaj po lewej stronie. W pierwszym kroku jest testowane środowisko, czyli nasz serwer, czy spełnia wymagania stawiane przez Joomlę. Jak widzimy, tutaj magiczne apostrofy GPC nie są spełnione. Więc trzeba to poprawić. Przejdźmy sobie w takim układzie do naszego serwerka. I tutaj mamy takie ustawienia w Direct Adminie. To, jak dużo ich jest, czy w ogóle one są, jest zależne od naszego dostawcy usług hostingowych. I tu mamy właśnie to. Klikamy sobie na off, zmień. I proszę patrzeć, musimy poczekać kilka minut, żeby dalej instalować Joomla. Bo te ustawienia za kilka minut dopiero się na serwerze uaktywnią. Skoro mamy czekać, dobry jest to moment na założenie bazy danych, więc zakładamy sobie bazę danych. Ja sobie to taką bazę założyłem i czekamy, klikając tutaj co chwila, spróbuj ponownie. Jak widzieliśmy, test już został poprawnie wykonany. Mamy tutaj kolejny krok instalatora. Tutaj mamy właśnie informację, że to jest pierwszy krok, konfiguracja witryny, czyli tutaj musimy wpisać nazwę witryny. W streszczeniu krótki opis naszej witryny do 20 słów. To jest to, proszę Państwa, co się pokazuje w Google. O tym też już mówiłem. Zaraz pod adresem i tytułem strony te dwie linijeczki takie. Więc streszczenie, testowa witryna. Nasz adres mailowy podajemy. Admin. Głównego administratora, warto go zmienić, ale nie będę zmieniał. Witryna i tak przestanie istnieć za parę dni. Hasło, jak mówiłem, hasło musi mieć minimum 8 znaków, żeby było bezpieczne, i przynajmniej cyfry i litery. Skoro już mamy tutaj krok pierwszy wypełniony, przechodzimy do dalej. To jest krok drugi.
dla wielu osób dosyć trudny, ponieważ nie wiedzą skąd wziąć te informacje. Jak zakładaliśmy, proszę Państwa, sami bazę danych, to te informacje w podsumowaniu się nam wyświetliły. Jeśli tej bazy nie zakładaliśmy sami, a ktoś nam ją założył, to tych informacji powinien nam udzielić. Trzeba te informacje skądś wyciągnąć. Nazwa użytkownika, hasło, no i oczywiście nazwa bazy danych. Przedrostek nadaje się losowo. Archiwizuj starsze tabele, jeżeli w bazie coś jeszcze jest innego. Lub też usuń starsze tabele, jeżeli chcemy wyczyścić bazę. Dobrze, skoro to już mamy zrobione, to klikamy dalej. I proszę zobaczyć, jak bardzo szybciutko przeszliśmy prawie do ostatniego kroku. Tutaj mamy prośbę o zainstalowanie przykładowych danych. Kliknijmy na ogólne dane przykładowe, po to, żebyśmy mogli zobaczyć na zapleczu, co tam się dzieje, jak to wygląda. Tu, jak widzimy, część rzeczy jeszcze jest nieprzetłumaczona. Tutaj mail zostaną wyłączone, wysłane nam rzeczy konfiguracyjne. Dobrze, tutaj mamy podsumowanie bazy danych. Jeszcze raz test środowiska, czy wypadł pozytywnie. Na pomarańczowo to jest jedna rzecz, może tak pozostać. No i co? No i instalacja. Jak widzimy, wskaźniki szybko przebiegają. W moim przypadku to trwało, jak widzieliśmy, bardzo krótko. Ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, to jest usunąć folder instalacyjny. Robimy to ze względów bezpieczeństwa, po to, żeby ktoś nie przejął kontroli nad naszą witryną, instalując od nowa Joomla, wpisując swoje hasła itd. Możemy teraz się zalogować na zapleczu. Jak widzimy, panel logowania się wygląda zupełnie inaczej. Otorgujmy się hasłem, jak i loginem, który podaliśmy podczas instalacji. I oto Joomla 3.0 praktycznie w całej swojej okazałości od strony zapleczu. Teraz, proszę Państwa, tak aby nie bawić się w wersji angielskiej, wykorzystamy pliki językowe, polskie pliki językowe dla wersji 2.5.6. Wersja pierwsza i zainstalujemy to tutaj. Czyli robimy tak. Rozszerzenia, klik. Extension Manager i szukamy pliku. Proszę bardzo, tutaj mamy plik z językiem polskim. Klikamy otwórz. Upload and install. No i czekamy. Czekamy. I proszę bardzo. No jest, ładnie. Przejdźmy w takim razie do rozszerzenia. Manager języków. Wybierzmy sobie polski. Ustalmy tutaj jako domyślny. Szkoda, proszę Państwa, w pierwszym takim wrażeniu, że te gwiazdeczki nie są bardziej widoczne. Teraz przejdźmy sobie do administratora. Też wybierzmy sobie polski, klikając tutaj. Będzie szybciej i już. Mamy po polsku. Fajne, nie? Jeszcze dobrze, Joomla nie skończyła, już mamy je po polsku. Oczywiście, proszę Państwa, wiele osób by zarzuciło po tym pierwszym obejrzeniu Joomli, że tak naprawdę poza skórką czy szablonem wewnętrznym administratora nie za wiele się zmieniło, praktycznie nic. Niestety to jest tylko takie bardzo ogólne stwierdzenie i nie jest zgodne z prawdą. Zmiany wewnątrz Joomla zaszły i to dosyć duże. Nie będzie nam działała większość rozszerzeń, jak i szablonów. Producenci muszą je zmodyfikować, ale teraz chciałbym Państwu pokazać pewną dosyć ciekawą rzecz. Bardzo często ja jeżdżąc autobusem, bo nie lubię jeździć samochodem, uważam to za stratę czasu i z niecierpliwością czekam, kiedy Google wprowadzi
swoje auto i będzie można wcisnąć tylko przycisk jedź tam i będzie jechała, będziemy sobie robić co innego. Co już czytam na urządzeniu mobilnym różne rzeczy w internecie. Nie instalowałem nigdzie do Joomla, bo zaplecze Joomla nie jest przystosowane do wersji mobilnej, ale tutaj Joomla 3.0 jest nastawiona przede wszystkim na mobilność. Widzimy, co się dzieje tutaj z menu. Proszę zobaczyć tutaj w tym miejscu. To jest właśnie mobilność. W tej chwili tak mniej więcej Joomla by wyglądała na tabletach. Możemy tutaj sobie na tabletach i czy lepszych smartfonach to wszystko tutaj ustawiać. O, to już jest widok na dużo mniejszych telefonikach. Otwórzmy jakiś artykuł. Teraz mają Państwo wytłumaczenie, dlaczego jest taki troszeczkę spartański wygląd. Chodzi o to, żeby na urządzeniach mobilnych to się bardzo ładnie skalowało nam i bardzo ładnie pokazywało. No dobrze, to tyle o Joomla 3.0. Uwaga, jest to wersja Alpha 2. Czekamy z niecierpliwością na betę, a po becie będzie prawdopodobnie tydzień później wersja stabilna. Chciałbym Państwu tutaj powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jeżeli budujemy nową stronę, korzystajmy już z Joomla 3.0. Natomiast nie przeskakujmy od razu z Joomla 2.5 do Joomla 3.0. Team Joomla tego nie zaleca. Czekajmy na Joomla 3.5. Ani team Joomla nie zaleca migracji z wersji 2.5 do wersji 3. No dobrze, pozdrawionka.